Wtorek, 9 stycznia, z Ewangelii Świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy zdumieli się na ten widok i zaczął pytać się jeden drugiego: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Głoszenie Pana Jezusa nie jest pustym słowem, ale jest poparte konkretnymi czynami, znakami, świadectwem Jego postawy. Wszedł do synagogi i zaczął nauczać. Zaczął mówić o Bogu, o Królestwie Niebieskim. Wszyscy byli zdumieni, zauroczeni nauką Jezusa. Czuli, że mówi do nich jak ten, który ma władzę. Mówił do nich z głębi serca, serca pełnego miłości, serca pełnego wiary. I tym zwrócił na siebie ogromną uwagę. Nieprzyjaciel Pana Jezusa, nieprzyjaciel Ewangelii będzie zawsze szkodził, będzie zawsze wychodził naprzeciw Bożej nauce. I tak mamy. Dzisiaj też jest wielu takich, którym nie podoba się i postawa wiary, i słowa papieża, biskupów, charyzmatyków, grup, które ewangelizują. To jest działanie, aby zniszczyć to, co Boże, to, co święte. Bo głosić Ewangelię to ująć człowieka za rękę i wprowadzić go w ewangeliczny świat, zbliżyć go do Pana Boga, zbliżyć go do Pana Jezusa. Ilu jest takich, którym otworzył na wiarę oczy papież Franciszek, Benedykt, Jan Paweł II, których dzisiaj wielu krytykuje. Ilu jest takich, którzy świadectwem życia biskupów zbliżyli się do Kościoła, a dzisiaj się ich krytykuje. Kapłanów, grup charyzmatyków. Oni nie działają z własnego biznesu, sprawy, tylko z woli Pana Boga. I my dzisiaj możemy różnie ich oceniać, ale w nich jest Boże działanie, Boży Duch. Ten, kto słucha Słowa Bożego, kto chce naprawdę uwierzyć Słowu Bożemu, przyjąć to Słowo Boże, musi zderzyć się z realizmem Bożym, z realizmem Bożego świata. To jest właśnie nauczanie z mocą. Zobaczyć coś więcej niż tylko to, co zewnętrzne. Wejść w głębie tego nauczania. My możemy dzisiaj słuchać ocen. Przeróżnych jest wiele i portali w internecie, i kanałów YouTube'owych, których będą krytykowali nauczanie Kościoła, liturgię Kościoła, grupy, wspólnoty, to, co się dzieje w Kościele. Trzeba spojrzeć nam głębiej na to, co dzieje się w duszy i w sercu człowieka poprzez ludzi, których Bóg posyła do nas. I to jest najpiękniejsze. I to jest, ma być treścią naszej drogi do Pana Boga. Życzę wam, abyście każdego dnia odkrywali nie to, co powierzchowne, nie ślizgali się na tej powierzchni wiary, ale wchodzili w głębiej w to nauczanie Jezusa. Abyście nie tylko usłyszeli tą Ewangelię, ale nią żyli
ją realizowali w swoim życiu. Bo można usłyszeć i powiedzieć tak jak ten opętany z dzisiejszej Ewangelii: czego chcesz ode mnie, Jezusie? Jesteś Synem Bożym. My tak reagujemy. Wiemy, że jest Synem Bożym, wiemy, że jest Bogiem, ale twardo stajemy dzisiaj przed Jego nauczaniem. Mamy gdzieś swoje treści, swoje myślenie, swój punkt widzenia na rzeczywistość. Oczywiście, jeśli jest coś złe w Kościele, Kościół stara się reagować i reaguje. I nie dopuszcza, żeby zło poprzez głoszenie słowa, poprzez głoszenie Ewangelii gdzieś się rozpowszechniało. Ale jeśli to głoszenie przynosi owoce, to pozwólmy, aby te owoce wzrastały w nas. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia. Do zobaczenia już jutro.